Dziękuję bardzo, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie ministrze, otóż ja pociągnę ten temat bilingów nieszczęsnych, dlatego że pamiętam, jak uchwalaliśmy ustawę o ochronie danych osobowych i pamiętam dyskusję na tej sali. Zastanawialiśmy się wówczas, czy i jak długo bilingi winny być przechowywane przez operatorów. I doszło do takiej sytuacji, iż operator ma obowiązek przechowywać bilingi przez okres 2 lat, potem należy je zniszczyć. W związku z tym pytanie, panie ministrze, proszę odpowiedzieć, ile przeprowadziliście w tej właśnie materii kontroli, z jakim skutkiem i czy rzeczywiście po 2 latach przechowywania operatorzy niszczą te dane osobowe, a jeśli nie, to co się z nimi w dalszym ciągu dzieje i dlaczego nie wykonują tego ewentualnie obowiązku. Czy są takie dowody? I wczorajsza informacja, czy przedwczorajsza, nie wiem, dokładnie już nie pamiętam, Agencja Antykorupcyjna zażądała od operatorów telekomunikacyjnych szczególnie danych osobowych dotyczących osób, które posiadają telefony na tak zwaną kartę. Karta, która właściwie nie ujawnia nazwiska. W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się, co pan na to i czy tego typu żądania są zgodne z obecnie obowiązującym prawem, a jeżeli nie, to co w tej materii pan zamierza zrobić? Dziękuję.